Dzień dobry Państwu. Zapraszam dzisiaj na spotkanie z niezwykłym człowiekiem, księdzem, prałatem, Jerzym Karborwnikiem, doskonale znanym w Skarżysku Kamiennej, kustoszem tamtejszego sanktuarium Matki Bożej Ostrobarmskiej. Ale nie tylko księdzem, również niesamowitym społecznikiem. A dzisiaj tutaj spotykamy się w niesamowitych okolicznościach nieopodal Hamilton na Półwyspie Niagara. Ksiądz prałat bawił właśnie z wizytą u nas tutaj w Kanadzie, a wielokrotnie pomagał chórowi Stokrotki właśnie w Polsce, podczas pobytu chóru w Polsce. Więc witam Pana bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że mogę z Panem porozmawiać. Oczywiście to, co Pan powiedział na mój temat, można by to skwitować takim jednym zdaniem. Robię, co mogę, a ludzie ze mną, co chcą. Tak to mniej więcej wygląda. Więc jestem, prawda, tutaj w Kanadzie naprawdę już bardzo dawno. Przypuszczam, że to będzie już około ponad 20-30 razy jestem tutaj, dlatego że ja pracuję, jak Pan wspomniał, w Skarżysku Kamiennej. To jest diecezja w tej chwili radomska, a kiedy zaczynałem pracę, to była diecezja sandomierska. W 1992 roku, prawda, w wyniku podziału powstała ta diecezja radomska z diecezji sandomierskiej i pierwszym biskupem diecezji radomskiej, wcześniej już sandomierskiej, został biskup Edward Materski. To jest biskup, który ma korzenie wileńszczyzny. On urodził się w Wilnie i tam modlił się w Wilnie jako bodajże 3-letnie dziecko. Był na koronacji obrazu Matki Bożej w Wilnie, kiedy ojciec go, jak opowiadał, trzymał go na ramionach. Więc i on, kiedy przyszedł do diecezji, to były czasy, kiedy byli ludzie, którzy pochodzili jeszcze z Wileńszczyzny i przyszli do niego i mówią: księże biskupie, jest ksiądz biskup z Wileńszczyzny. Ja księdzu biskupowi Matka Boża Ostrobarmska bardzo bliska, to prawda, tak samo i nam. Razem modliliśmy się przy Matce Bożej Ostrobarmskiej. Później przyszły czasy historyczne, które trzeba było uciekać z Wilna, bo prześladowania Polaków i tak dalej. I ci Polacy, którzy tam mieszkali, zabrali jeden łyżkę, drugi miskę, trzeci jakieś tam jeszcze pamiątki, ale wszyscy zabrali jedno. Wielką miłość do Matki Bożej Ostrobarmskiej. Przypomnę, wielką miłość do Matki Bożej Miłosierdzia. Teraz wyjaśnię potem, dlaczego, jak to wyglądało. I właśnie ci ludzie zwrócili się do księdza biskupa: księże biskupie, chcielibyśmy na starsze lata, tak jak za młodu, modlić się przed Matką Bożą Ostrobarmską, przed Ostrą Bramą. I wtedy ksiądz biskup podjął myśl, abyśmy u stóp Gór Świętokrzyskich, kiedy daleko jest brać Święty Krzyż, wybudowali wierną replikę Ostrej Bramy z Wilna. I dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że zresztą bardzo blisko miał te pomysły piękne, to był strzał w dziesiątkę. To były czasy, kiedy jeszcze nie można było dojechać do Wilna, kiedy nie można było przyjechać do Matki Bożej Ostrobarmskiej na Wileńszczyznę. I wtedy, bo ksiądz biskup już była Ostra Brama w Skarżysku, jak on pojechał właśnie z grupą księży, dwoma autokorami do Ostrej Bramy, pobywał częściej w Wilnie, a na uroczystościach, ale stał w tłumie, jako człowiek normalny, nie jako ksiądz, nie jako biskup, bo nie było wolno tego czynić. I kiedy pojechał właśnie do Ostrej Bramy, kiedy tam rozpoczął mszę świętą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i nagle ścisnął gardło. Zaczął płakać. Rzeczywiście jakaś chwila była, że po tylu latach udało mu się przyjść, wrócić do Matki Bożej Ostrobarmskiej. I dlatego właśnie, odpowiadając na zapotrzebowanie tamtych ludzi, powstało właśnie w Skarżysku. Zdecydowaliśmy, że powstanie wierna replika Ostrej Bramy. Wtedy ksiądz biskup powiedział: jedź do Wilna, zobacz, jak to wygląda. Pojechałem z architektami, zobaczyliśmy, obejrzeliśmy i podjęliśmy decyzję właśnie wybudowania wiernej repliki Ostrej Bramy. Rozpoczęliśmy ją
w 88 roku, 30 maja, pierwsza opłata, a już 22 października 1989 roku była pierwsza msza święta w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. Wtedy obraz został namalowany także przez byłą winiankę, która też już studiowała na Uniwersytecie Batorego, panią Izabelę Borowską. Zamurowany, oczywiście budowany, to namalowany obraz Matki Bożej i ten obraz został umieszczony właśnie w kaplicy Matki Bożej, która jest wierną repliką. Pamiętam, że kiedy rozpoczynaliśmy działalność tego sanktuarium, przyjechał wtedy do nas z Wilna ksiądz biskup wówczas Tadeusz Kondrusiewicz, pierwszy biskup, więc kiedy stanął, powiedział w ten sposób, no gdyby zamrożono mnie w Wilnie i tutaj by mnie odmrożono, to na pierwszy rzut oka nie wiedziałbym, że jestem w Skarżysku. Bym był przekonany, że nadal jestem w Wilnie. I 22 października była pierwsza msza święta. Były właśnie, no proszę zapamiętać, że była to również w kolejną rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu przez świętego Jana Pawła II. Była to rocznica po 22 października w 78 roku. Jan Paweł II rozpoczynał swój pontyfikat z tymi sławnymi słowami: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. I tej mszy świętej w Skarżysku 22 października była delegacja episkopatu, a przewodniczył jej kardynał Gulbinowicz, który pochodził także z Wileńszczyzny i miał też wielki kult do Matki Bożej Miłosierdzia. I od tamtej chwili, to był wtedy też tego wieczoru pierwszy apel, i od tamtej chwili rozpoczęło się właśnie pielgrzymki, przebywali ludzie, którzy kochali Matkę Bożą Ostrobramską właśnie z tej Polski, bo przecież tu i ówdzie są różne koła po dzień dzisiejszy z miłośników Wilna, Wileńszczyzny, a to się również łączy właśnie z miłością do Matki Bożej Ostrobramskiej. Także ci pielgrzymi bardzo często przebywali i ten kult Matki Bożej Ostrobramskiej rozwija się po dzień dzisiejszy. Tam, proszę pana, przebywali wielcy Polacy, wszyscy prezydenci Rzeczypospolitej byli, prawda? No nie był pan Kwaśniewski, no to była jego żona, tam była w tym sanktuarium, ale byli wszyscy prezydenci, byli premierzy z panem Olszewskim na czele, prawda, nie? Było wielu ministrów, w tym u Matki Bożej Miłosierdzia, bo przecież musimy pamiętać, że sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej to nie tylko kult Matki Bożej, ale kiedy przyjeżdżają tam pielgrzymki, to również to sanktuarium staje się nauczycielką historii. Bo tam uczymy o związkach Wilna z Polską, tam uczymy o, mówimy o wielkich Polakach, Mickiewicz, prawda, Słowacki, którzy byli związani z Wileńszczyzną, czy też mówimy o wielkich świętych, Kazimierz, Faustyna, przecież wiemy, że obraz Jezusa Miłosiernego namalowany właśnie został po raz pierwszy ustawiony w Ostrej Bramie w Wilnie, który był namalowany w Wilnie, prawda? Kto tam namalował ten? No, zapomniałem już w tej chwili. Też nie pamiętam, tak, pamiętam, tak, ale może nam, bardzo kontrowersyjna rzecz, bo to tak, był tak. Jakiś mason też. Więc namalowany obraz Matki, tak, był po raz pierwszy wystawiony na Wileńszczyźnie. Dalej, jeżeli mówimy o Ostrej Bramie, to mówimy właśnie o tym, że o cmentarzu Orląt. Mówimy, prawda, o wielkim naszym marszałku Piłsudskim, którego grób i matki, jego serce spoczywa na Wileńszczyźnie. Także jest to też nauczycielka historii dla tych młodych pokoleń, które przybywają. I proszę pana, ja kiedy ksiądz biskup powiedział mi, że będziemy budować sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, moja parafia liczyła gdzieś wtedy około 4 tysięcy, ja wiedziałem, że ja wtedy nie jestem w stanie
wybudować tego sanktuarium. O to miałem zapytać, jak to się robi, jak się buduje, jak się tego rodzaju inwestycje. Tak, ja proszę pana, ze świeckiego punktu widzenia, że ja nie jestem w stanie wybudować tego sanktuarium z moimi ludźmi, z moimi parafianami. I dlatego udałem się szukać pomocy za granicą. A więc najpierw były Niemcy, była Anglia. I tutaj był taki człowiek, nazywał się Paul, który mieszkał, powiedzmy sobie, tam w Toronto. I on taki bardzo pobożny, zaczął przynosić tam różne ofiary. No i ja potem tu przyjechałem. Zacząłem właśnie też mówić o tym sanktuarium, spotykać się. Czy to było tu, czy to było w Londynie, czy spotykać się z przedstawicielem Wileńszczyzny, ludźmi, którzy byli na Wileńszczyźnie. I proszę pana, i tu widziałem tę wielką miłość tych ludzi do Matki Bożej Miłosierdzia. Że no, oni, jak się spotykali, otwierali portfele, składali mi ofiary na to, żebym budował to sanktuarium Matki Bożej Ostrołęckiej, żebym szerzył kult Matki Bożej Miłosierdzia. I to właśnie, i to było na wielką skalę, więc to było widać, tą wielką miłość tych ludzi. Ja wtedy, że budujemy wierną replikę Ostrej Bramy i oni mi naprawdę pomagali ze względu na ich wielką miłość. Potem wielu z nich przyjeżdżało do Skarżyska, bo nie bardzo też jeszcze mogli pojechać na Litwę i byli wdzięczni. Proszę pana, ja w czasie tych moich podróży, a powiadam panu, że myślę, że nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, bo tam trochę była i pandemii i tak dalej, więc myślę, że między 25 a 30 raz, ponieważ ja przyszedłem do parafii w 86 roku, prawda, to już jestem w parafii dość długo, prawda, ponad 30, już 7 lat, 8, także to nie ma na początku przyjeżdżałem, to przywiozłem stąd około 3000 wod, różnych wod, prawda, które ludzie dawali, żebym ja przywiózł i dał, powiesił przy Matce Bożej w podziękowaniu za ich życie, które było różne, ta ich tułaczka, że Matka Boża się nimi opiekowała. I to właśnie, i to jest, także to sanktuarium. I tak było, jak powiadam, tu Kanada, Stany, a także przede wszystkim Anglia, Londyn, przecież tamci Polacy, prawda, byłem w kontakcie bardzo bliskim z prezydentem Sabatem. I z prezydentem, który zginął na Wileńszczyźnie, który zginął w wypadku, Kaczorowski. Z prezydentem Kaczorowskim byłem w wielkiej również przyjaźni, bo przecież prezydent Kaczorowski był także na korodacji obrazu Matki Bożej w Skarżysku Kamiennej. Więc proszę pana, kult się rozwijał bardzo. Bardzo się kult rozwijał. Coraz więcej pielgrzymów przybywało. Jak mówię, to było piękne. To sanktuarium powstało właśnie, pod siłę roboczą. Dali moi parafianie. Natomiast materiały i te zabezpieczenie, to ofiary na to złożyła Polonia. I dlatego jestem ogromnie wdzięczny Polonii właśnie tutaj i w Kanadzie, i w Stanach, i emigracji, prawda, w Anglii, i w Niemczech, za to, że mi pomagali. Dlatego, proszę pana, no jestem, jak tu pan wspomniał, tutaj byłem w wielkim kontakcie z panem Kazimierzem Chrapką, z chórem Stokrotki, który przebywał wielokrotnie do Polski. No i robili bardzo dobrą robotę. Bardzo dobrą robotę, proszę pana. Ten, koncertowali tam, proszę pana, no te dzieciaki, prawda, śpiewały to daleko, daleko, daleko jest mój rodzinny, mój kraj i tak dalej. To ludzie słuchając wyciskało im łzy. A pan Chrapka, jeżdżąc właśnie z tymi ludźmi, pokazywał temu młodemu pokoleniu historię Polski. Pokazywał, prawda, ziemię ich rodziców, prawda. To było takie bardzo budujące. Jestem też właśnie wdzięczny. No, chór Stokrotek pod prowincją pana Chrapki również upiększył też koronację obrazu Matki Bożej Miłosierdzia. Bo kiedy? Zaczynał rozwijać się kult Matki Bożej Ostrołęckiej. Następnie
Następnie, proszę Pana, wyszliśmy na Matka Boża Ostrogamska, to Matka Boża Miłosierdzia. A więc ucząc się od Matki Bożej Miłosierdzia, proszę Pana, zaczęliśmy również okazywać miłosierdzie potrzebującym. W jaki sposób? Otóż otworzyliśmy dom dla bezdomnych. Następnie, w którym do tej pory nocuje kilkadziesiąt osób. Następnie, proszę Pana, rozpoczęliśmy rozdawanie posiłków dla ludzi, którzy nie radzili sobie w obecnej sytuacji, nie radzą sobie po dzień dzisiejszy. I następnie, proszę Pana, zaczęliśmy okazywać również miłosierdzie w sensie takim, że bo to ludzie przychodzą jak do polowego, jak do polowego szpitala, jak to by powiedział Ojciec Święty Franciszek, że no, są właśnie pokaleczeni i duchowo, i materialnie. I potrzebują takiego i takiego wsparcia. To, proszę Pana, wprowadziliśmy spowiedź rano od godziny 7 do wpół do 9, w południe od godziny 11 do godziny 13, wieczorem od 16 do 19. I proszę Pana, ludzie przychodzą i przez to chcieliśmy okazać, że Pan Bóg nie męczy się miłosierdziem, to jest raz, a po drugie nie ma takiej drogi w życiu, której nie można by było wrócić. Proszę Pana, i to, jak patrzę z perspektywy dzisiaj czasu, to miało różne początki. Ci ludzie bezdomni, ci ludzie często wychowani na marginesu życia, oni przychodzili i kradli mi w tym kościele, ale i dewastowali. Ale potem zaczęli się przekonywać, że tu podchodzimy do nich z sercem, z miłością i tak dalej. I ci ludzie dzisiaj no, są tam, i jeżeli ci na przykład bezdomni, oni dzisiaj tam nocują, trzeba zrobić porządki przed kościołem, to zrobią, a zwłaszcza kiedy jest zima, to wtedy też właśnie odśnieżają, żeby ludzie mogli przyjść, potrafią się odmienić. Czyli czegoś się nauczyli, jakoś bardziej wyszli właśnie z tej takiej jakiejś tam, powiedzmy sobie, może wrogości, nastawieniu do życia, prawda, agresywności, tak bardziej jakoś tak spokojnie spojrzenia na drugiego człowieka z życzliwością i z miłością. I proszę Pana, no więc tak to wygląda dzisiaj, to sanktuarium rozwija się. Dzisiaj, proszę Pana, te akcje, tę działalność charytatywną bardzo szeroką skalę prowadzimy. Były czasy pandemii w Polsce. Myśmy z pomocą wojsk terytorialnych, bo takie są właśnie w Polsce, rozwoziliśmy, proszę Pana, po całym mieście no, sporo posiłków dla ludzi starszych, którzy nie mogli Pana przychodzić. To pomoc. Potem przyszła, proszę Pana, Ukraina. Przyszli ci ludzie, więc sąsiedzi z Ukrainy. Myśmy, proszę Pana, wysłali w ubiegłym roku 14 tysięcy paczek dla Ukrainy. 14 tysięcy paczek. To były paczki dla dzieci, paczki żywnościowe i paczki chemiczne. Tak to się, prawda, rozkładało. Rozdaliśmy na Boże Narodzenie ponad 100 kurtek takich ciepłych, prawda? W sanktuarium, bo to było, żywiliśmy przez ponad 3 miesiące takie 19 osób, 18, 11 kobiet i 7 dzieci, żeśmy właśnie żywili. To jest właśnie taka pomoc, jaka była okazywana. Dla tych właśnie ludzi. I proszę Pana, no ta pomoc jest potrzebna, ta działalność charytatywna jest potrzebna, bo dzisiaj są też, no, w Polsce też jest sytuacja też i trudna i też są ludzie, którzy potrzebują wsparcia coraz bardziej i wydaje mi się, że ludzi zaczyna brakować pieniędzy też. I proszę Pana, są też te trudne, i chcielibyśmy, żeby te dzieła miłosierdzia dalej wawna jakoś tam okazywać. Stąd te moje przyjazdy tutaj, one są przede wszystkim jakieś spotkaniem z ludźmi, którzy są zaprzyjaźnieni z sanktuarium. Są piękne spotkania. Piękne spotkania, bo to no, żyjemy ze sobą, mamy jakąś korespondencję ze sobą. Dlatego takie spotkania, jest to z mojej strony jakieś słowa podziękowania tym ludziom za ich życzliwość i pomoc, a jednocześnie z drugiej strony jest to słowa, oni też przekazują jakieś gesty pomocy, które my dzięki im, my możemy, możemy właśnie pomagać innym. I to jest, proszę Pana, i póki mogę jeszcze, prawda, nie, to staram się przebywać i jakoś właśnie
spotykać się z tymi ludźmi i dalej kontynuować tą pracę rozsławiania kultu Matki Bożej, przygotowywania tego sanktuarium, żeby dla wszystkich, którzy przyjeżdżali, żeby mieli godne warunki, żeby tam mogli się jakoś duchowo umocnić, a także umocnić się właśnie jakoś i fizycznie, żeby właśnie odchodzili stamtąd zadowoleni. Księże, prawie czy ksiądz odpowiedział na kilka moich pytań, które miałem przygotowane. Gadała jestem, do mnie. Ale zapytam, no bo ksiądz mówił, że właśnie to zaczęło się w czasach, kiedy do Wilna nie można było tak łatwo pojechać. Dzisiaj można pojechać do Wilna, odwiedzić, stanąć przed obrazem. Tak. I czy to siła oddziaływania, promieniowania sanktuarium nie jest teraz w pewnym sensie mniejsza, nie jest to światło jakieś takie odbite, nie odczuwa tego ksiądz prałat, czy jednak powstał po prostu nowy ośrodek duchowy w Polsce? Proszę pana, myślę, że to co pan powiedział, powstał nowy ośrodek duchowy w Polsce, proszę pana, jest bardzo często, może na zasadzie też i konfrontacji pewnej, ludzie, którzy jadą do Wilna i do Ostrej Bramy jako pielgrzymka do Matki Bożej Miłosierdzia, albo rozpoczynają w Skarżysku, przyjeżdżają się pomodlić, albo przyjeżdżają na koniec, prawda, nie? I jest jakaś taka właśnie konfrontacja, znaczy spojrzenia. Także jest to taki nowy ośrodek duchowy. Nie, nie, nie. To, że dzisiaj jest większa możliwość wyjazdu na Wilna, do Wilna, to jednak to nie zmniejszyło jakiegoś właśnie, może to brzydkie słowo, popularności tego sanktuarium, bo ono jest znane, zresztą staramy się go, jest co roku, u mnie niemal, że co roku telewizja Trwam, gdzie są transmisje, z tego ludzie znają, no ja też jak mogę, tak prawda, rozmawiam, także ludzie znają, przyjeżdżają przy tym sanktuarium, mają możliwość też zatrzymania się, pomodlenia się dłuższego, także jest to dzisiaj. Chciałem powiedzieć, że rozpoczął się właśnie 22 października w 1989 roku apel i te apele są po dzień dzisiejszy, prawda? Codziennie, myślę, że to chyba tylko są dwa miejsca w Polsce, gdzie jest codziennie apel za modlitwa wieczorna, to jest Jasna Góra, gdzie stąd, no i po Ostrej Bramie, na pewno jest dużo mniej ludzi w Ostrej Bramie, latem jest też dużo, ale zawsze te apele są i zawsze przy Matce Bożej jesteśmy i jest możliwość, każdy może mieć możliwość połączenia się, ponieważ są kamery i można w każdej chwili wejść Ostrobramska, PL kamery i można wejść i widzieć i Ostrą Bramę, i Kościół, i Bazylikę. Księże prałacie, mówimy o ośrodku duchowym, mówimy o pomocy charytatywnej, ale jak to jest z sytuacją Kościoła w Polsce? Jak jest z młodzieżą? Czy młodzież się garnie do tego rodzaju wielbienia Matki Bożej? Tak, więc jeszcze zanim na to pytanie panu postaram się odpowiedzieć, więc powiem panu, że jako, proszę pana, rozsławienie tego kultu Matki Bożej, to proszę pana, to jeszcze się zdarzyły dwa wielkie wydarzenia, bo obraz zostaje ukoronowany przez koronami papieskimi, prawda, ukoronowany został obraz Matki Bożej i to jest piękne, także ukoronowany i to wie pan, to też są młode sanktuarium, a jednak już został ukoronowany koronami papieskimi, to tylko dlatego, że ten kult się szerzy, wielki, no a potem występując właśnie do Ojca Świętego Franciszka, bo koronacja korony pobłogosławił święty Jan Paweł II i proszę pana, a koronacja była rok po jego śmierci, natomiast nawet nie w roku śmierci papieża, tylko że papież umarł w kwietniu, a koronacja była w lipcu, to był rok. I proszę pana, i druga bardzo taka ważna wydarzenie, to proszę zauważyć, że też że zwróciliśmy się do Ojca Świętego Franciszka, przedstawiając mu, że w tym sanktuarium tak na szeroką skalę prowadzone jest to dzieło miłosierdzia i duchowe, bo tam jest i adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie i tak dalej, i duchowe, i materialne, i prosiliśmy, czy papież mógłby ogłosić to kościół sanktuaryjny bazyliką mniejszą. I tak się też właśnie stało,
że właśnie w 2005 Ojciec Święty Franciszek ogłosił właśnie nasz Kościół bazyliką mniejszą, a tej dekretu ogłoszenia dokonał kardynał Miller. Więc to są te dwa takie wielkie wydarzenia. Ja myślę, że jestem jedyny proboszcz na świecie, który rozpoczął budowę i doczekał dzieła, że Kościół nazywa się bazyliką. To jest naprawdę takie niesamowite. Ale no, z pomocą Bożą, dobrych ludzi, zostawiając, prowadząc to dzieło charytatywne, pomocą ludziom, człowiekowi, na to tak nam Pan Bóg to jakoś wynagrodził w ten sposób. No, widząc energię księdza prorata. No więc właśnie, więc robię co mogę, także, no jak mówię, a ludzie zrobią co chcą. Ale wróćmy do tej młodzieży, tak. Do tego, proszę Pana, jest, proszę Pana. To się słyszy. Tak, jest, proszę Pana, na pewno problem. Powołania. Tak, proszę Pana, jest, kiedy ja bym, więc tak, na pewno pandemia przyspieszyła czas tej laicyzacji, prawda? Na pewno przyspieszyła, to nie ma dwóch zdań. Przez to, że były ograniczone możliwości korzystania z Tak, proszę Pana, że sakramentu. Była możliwość, że ludzie nie chodzili do kościoła, że było przez... No u nas tutaj były zamknięte kościoły. No właśnie, o to chodzi, tak. No u nas tam też próbowano, proszę Pana, żeby pięć ludzi w kościele, żeby było i tak dalej. No robiliśmy co mogliśmy, żeby to nie było jakiegoś takiego bardzo, no kto chciał, staraliśmy się częściej mszę świętą odprawiać i tak dalej, nie? Ale to, proszę Pana, spowodowało na pewno, ja przed pandemią miałem ludzi gdzieś około 1800 w kościele, na 4000 gdzieś mnie 4 z małym hakiem ludzi. Później, po pierwszym jakoś może 1500, a dzisiaj jak mam 1200, to już się cieszę. Proszę Pana, mówi Pan o młodzieży. No, są czasy na pewno trudne. Na pewno trudne i dla Kościoła, i dla młodzieży. Proszę Pana, są jakieś czasy, które wypływają na zewnątrz te różne grzechy popełniane przez ludzi Kościoła, prawda? Wiadomo, że w dużej mierze jest to na pewno przesadzane, bo, ale nie da się ukryć, że też takie grzechy były. Ale proszę Pana, no to jest taka rzecz, że to jest tak jak w lesie. W lesie drzewa stoją, szumią, jak upada jedno drzewo, to jest wielki huk. No i tak tutaj też, prawda, akurat dzieje w tym momencie. I proszę Pana, że jest taka też nagonka, bym powiedział. No powiedzmy sobie, jest to duszpasterska i w środkach masowego, w środkach społecznego przekazu, no jest masa takich różnych negatywnych ukazania, negatywnych obrazów w Kościele, prawda? Grzechy, jakie są, nie ma, proszę Pana, dzisiaj jakichś nowych grzechów. Wszystko, co się zdarza, zawsze były i były od początku świata takie wszystkie grzechy. Dzisiaj oczywiście, że zmienia się świat. To, co jak ja przynajmniej, jak byłem młody, co było wstydliwe, co człowiek jak popełnił jakiś grzech, to się wstydził tego, to dzisiaj się często to lansuje, prawda? Jest to jakiś tam powód. No właśnie, czy nie jest tak, że się uważa, że to jest dopuszczalne, że normy są już po prostu inne? Że, tak, oczywiście, że odchodzi się od norm. Właśnie widzi Pan, im dalej odchodzi się od norm chrześcijańskich, dekalogu, prawda, nie? I chwali się to, co jest niemoralne, prawda, co jest niewłaściwe. To jest, proszę Pana, i to jest, na pewno to pomaga, i to idzie w kierunku, proszę Pana, no, deprawowania młodych ludzi. Dzisiaj, proszę Pana, no trzeba też, owszem, ubolewamy nad tym, że tej młodzieży jest mniej w kościele, ale też trzeba zauważyć, że są piękne oazy kościoła domowego, że są piękne, między innymi ja, jak mam swoje lata, a jednak co roku wybieram się na pierwszą pielgrzymkę, idę, prawda, nie, bo tak jest, że prawda, moi koledzy żyjący w małżeństwie mają więcej trudności i problemów, więc dlatego ja chcę iść, prawda, z różańcem w ręku, jakoś jak się modlić za nich. Dobrze, jest dużo młodzieży. Są rekolekcje, proszę Pana, dla młodzieży. Są też przy ołtarzu ministranci i są w szkole. Nie można powiedzieć, że nie ma tej młodzieży. Jest ich może mniej jakoś, prawda, w kościele. Ta młodzież, proszę Pana, to też wygląda w takiej sytuacji.
Proszę pana, jesteśmy w domu, w rodzinie, w której ja tu jestem, proszę pana, i co ja tu spotykam? Spotykam, proszę pana, tutaj jest oczywiście ojciec, mama, jest teściowa, czyli babcia, są dwoje dzieci, 29 ma chłopak, 25 ma dziewczyna. I proszę pana, oni codziennie wieczorem knykają do różańca. Codziennie cała rodzina. Codziennie, ja, prawda, też z nimi się modlę i codziennie wieczorem ośpiewany jest apel, proszę pana. Ale no to widać na tym. Tutaj w Kanadzie, w tym, tak, w tym kraju. Tak, proszę pana, ale to widać, proszę pana, tą taką no, atmosferę rodzinną, taką, no, ale wychowane jest to na Bogu. No i więc to jest właśnie piękne, co tutaj właśnie gospodarz proponuje. Ja mam, proszę pana, też taką rodzinę u siebie w parafii. Młody człowiek, prawda, ma trójkę dzieci, dość dobrze się mają, deweloper, buduje mieszkania w Krakowie. I dość dobrze właśnie. I on codziennie przyjeżdża do domu. Ja mówię, no Sławciu, no co ty tak przyjeżdża? Ja mam młodą żonę, młode dzieci i ja chcę, żeby one widziały ojca, żona, męża w niedzielę w kościele. I to jest, proszę pana, budowanie. I ja jestem spokojny, że dzieci, to jak tych widzę, proszę pana, czy tam będzie, rano jedziemy do kościoła, wstają rano z nami, jadą do kościoła, czy tam u mnie w skarżysku. Informacja w rodzinie. Tak jest. To jest, proszę pana, najważniejsze, bo te dzieci, one może nie mają jakiegoś uprzedzenia, ale nie bardzo nie wiedzą, po co tam mają się do kościoła. Nie bardzo wiedzą i nie widzą celu. No, i ktoś im tego nie przekazał i ktoś im tego nie powiedział. Dlatego, to jest pole dla pracy duszpasterskiej w rodzinach, ale też w kościele, prawda? Czyli... Tak. To jest, proszę pana, dla nas, kapłanów, jest naprawdę, czasy przychodzą i wielkiej modlitwy, no i oczywiście wielkiej troski duszpasterskiej, szukania sposobów, jak żeby się Kościół jakoś odrodził poprzez, po tej właśnie pandemii. Dzisiaj, proszę pana, była wizyta duszpasterska, chodzę z wizytą duszpasterską i słyszę, jak ludzie, proszę pana, jeszcze boimy się, jeszcze się boimy, jeszcze nie idziemy do Kościoła, jeszcze, no, mówię, proszę państwa, no wiecie już, nie ma tej dyspensy biskupa, prawda, że trzeba być na mszy świętej i tak dalej, a to jest łatwiej. To jest łatwiej, tego się przyzwyczailiśmy. No właśnie, bo przecież tak jakoś przyzwyczailiśmy się, że Kościół jest w smartfonie, czy Kościół jest w komputerze przez te pandemię, ale przecież były czasy trudniejsze. Ja już nie mówię o tym, że były tam i epidemie takie jak tam grypa hongkońska, nie grypa hongkońska, ale przecież ludzie żyli z chorobami od pokoleń. I jakoś ten Kościół z nimi był w tych chorobach również. Myślę, że proszę pana, chyba... Gruźlica, nie gruźlica. Przecież tak. To było mnóstwo różnych zagrożeń i ludzie się mniej chyba bali w tamtych czasach, bo właśnie Kościół stał przy nich, a oni stali przy Kościele. Myślę, proszę pana, że tutaj Kościół na pewno ma uderzenia się w piersi, że no chyba te zamykane kościoły, to chyba, nie wiem, ja proszę pana, nie wiem na ile była presja rządzących i tak dalej, ale mi się wydaje, że no gdzieś ci ludzie mają iść, prawda, idziemy do Pana Boga, tu szukamy wsparcia, tu szukamy pomocy, tylko wtedy, kiedy jest nam dobrze, to mamy iść, a wtedy, kiedy trudniej, szczególnie, prawda, nie? Ale no to tak się stało, że właśnie jakiś lęk, jakieś, prawda, daliśmy się zastraszyć chyba wszyscy i my w Kościele, my, to znaczy hierarchia Kościoła też, prawda, być może i chyba w wielu wypadkach też zawiodła oczekiwanie wiernych, którzy chcieli iść do Kościoła, którzy chcieli się modlić i to być może. No ja myślę, że u nas może nie było, nie wyrzucam sobie tego, bo no, robiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby ci ludzie właśnie, nigdy nie zamknąłem kościoła przed nikim, nie? I także to w ten sposób było. No niestety myśmy mieli to doświadczenie tutaj i to naprawdę są sceny no, chwytające za serce ludzi klęczących przed drzwiami zamkniętego kościoła. No właśnie, to jest, i modlących. Na pewno tego nie można pochwalać, bo to nie ma co, no przecież, no jak, no, są ludzie wierzący
i nie szukają jakiegoś tam, oni mają zaufanie do Pana Boga, szukają pomocy, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, umęczeni jesteście, a ja was pokrzepię. I ci ludzie chcieli iść. Na pewno, proszę Pana, jak powiadam, chyba no, powtarzam, że jako hierarchia w Kościele chyba no, gdzieś zawiedliśmy i za to trzeba, chociaż nikt za to nie przeprosił jeszcze, ale mi się wydaje, że trzeba by było chyba i za to też powiedzieć, że nie zdaliśmy chyba egzaminu do końca wobec tych ludzi, którzy chcieli i szukali pomocy u Pana Boga. No, proszę Pana, to wie Pan, znamy z historii i tak dalej, że księża zawsze byli tam, gdzie lud i walczył, i byli narażeni z tym ludem, i szli w powstaniach, i w różnych wojnach, szli, byli przy żołnierzach. Cieszę się, że ksiądz Prat tak to widzi, bo ja też zawsze mówię, że Kościół był z narodem. Oczywiście Kościół był też przeciwko narodowi, była hierarchia przeciwko narodowi, byli biskupi, których obrazy wieszano i tak dalej. Dlatego Kościół ma różną historię, ale myślę, że dzisiaj też widać te zarodki odrodzenia, że na tym się powinno skupić. No tak, oczywiście, że to jest jak najbardziej, no i dziękować Bogu. I chyba właśnie takie miejsca jak sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej z Skarżysku Kamiennej, to jest to, gdzie można przyjść i jak gdyby zaczerpnąć. Tak, u mnie, proszę Pana, kościół jest otwierany o godzinie źródlanej wody. Ale kościół jest cały dzień otwarty. Jest codziennie adoracja Najświętszego Sakramentu, proszę Pana, i ludzie przychodzą, i ludzie są. I to i za to, prawda, no niech Pan wybaczy moim słowom, ludzie mi dziękowali, że mogą być cały dzień przy Najświętszym Sakramencie, mogą być. To jest właśnie takie ważne, żeby ten kościół był otwarty. Tak, żeby w momencie, kiedy człowiek, bo w końcu wszyscy jesteśmy połamani, doświadczamy wielu różnych sytuacji życiowych. No właśnie. I czasem człowieka dotyka, Pan Bóg dotyka w nocy, albo nad ranem, albo w różnych sytuacjach. I są nawrócenia wtedy. Tak jest, oczywiście, więc dlatego ten dostęp do Pana Jezusa Eucharystycznego, do Kościoła powinien być jak najbardziej zabezpieczony. Dzisiaj jest taka możliwość, proszę Pana, tłumaczenie się, że tam będą kraść i tak dalej. To chyba jednak, bo są różne sposoby, mamy kamery i tak dalej, gdzie można ubezpieczyć, gdzie mogli wejść, pomodlić się i być. To zawsze Święty Jan Paweł II mówi, że nawet ci, którzy nam proszą o pomoc, często nas oszukują, ale niech tam czterech nas oszuka, a ktoś piąty będzie ten, który naprawdę potrzebuje pomocy i to będzie właśnie oszuka. Oszukaj za piątym razem. Tak jest i to wtedy właśnie będzie, tak, doświadczenia pomocy, tak. Księże Prałacie, kończąc chciałem zapytać, komu tutaj ojciec, ksiądz by chciał, chciałem zapytać, komu tutaj ksiądz by chciał podziękować najbardziej. Więc proszę Pana, ja tutaj, jak powiadam, wielu ludzi mi pomogło, a już tak w sposób szczególny. Chciałem tutaj, mieszkali zwłaszcza na terenie Oszawy, tacy państwo Stefania i Aleksander Dulembowie. Oni to byli ludzie zamożni, oczywiście, którzy nie mieli dzieci, a którzy byli bardzo otwarci na pomoc właśnie drugiemu człowiekowi. Oni tak bardzo wspierali właśnie i tą Fundację Reymonta, którą prowadzi właśnie pan Kazimierz, i Chrapka, i inne rzeczy charytatywne. To oni właśnie swój dom, jakieś tam jeszcze przynależności obok tego domu przekazali na Uniwersytet w Oszawie. Natomiast też tam była taka sprawa, że w Polsce też taka szkoła w diecezji tarnowskiej uległa powodzi, zalało ją i tam była potrzebna hala gimnastyczna. I to właśnie państwo, a zwłaszcza pani Dunębowa, przekazała 100 tysięcy dolarów, żeby ta szkoła została właśnie, miała tą halę i wybudowali. No ci oni tam byli ogromnie wdzięczni właśnie za to do końca życia. No i pani Dulembowa właśnie wiele funduszy przekazała na sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. To idzie ona, prawda, ufundowała sukienkę dla Matki Bożej. To dzięki niej powstało takie centrum Jana Pawła II
przy sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie tam mogą przybywać pielgrzymi, mogą się zatrzymać dłużej, prawda, mogą skorzystać również z posiłku. To właśnie dzięki jej pomocy. I ona właśnie była u mnie chyba około 10 lat i 15 stycznia 2020 roku odeszła do wieczności. No może też chciałbym przez tą drogą też i poinformować tutaj wielu ludzi, którzy może znało panią Stefanię i podziękować jej za jej wielką życzliwość, bo państwo z Dębowie byli bardzo znani i nieśli bardzo wielką pomoc. Dziękuję. A jak można pomóc sanktuarium? Więc ja tutaj dziękuję właśnie, tutaj mam tych zaprzyjaźnionych, prawda, i księży, proszę pana, zwłaszcza tutaj myślę o księżach Michalitach, z księdzem Gabrielem na czele w London, prawda, czy tutaj dużo też okazji życzliwości, prawda, księdza proboszcza Piotra Zokwit, który mi pomaga, czy też ksiądz Michał też mi pomógł, świętego Stanisława Kostki, czy też San Katrys, mój rodak, który jest właśnie w San Katrin. Dziękuję bardzo rodzinie, zwłaszcza rodzinie Błędowskich, u których jestem, którzy ukazują mi serce, a zwłaszcza tutaj pani Agnieszce i panu Sławkowi i ich dzieciom tutaj za jestem, bo bardzo mi tutaj pomagają, bardzo, bardzo wiele i dziękuję im za wielką życzliwość i pomoc. Natomiast, proszę państwa, oczywiście, że dalej jesteś wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób myślą, pomagają, bardzo serdecznie jestem wdzięczny i dziękuję. Natomiast wszystkim, którzy chcieliby pomóc, to proszę państwa, jest możliwość złożenia takiej ofiary w banku świętego Kazimierza. My tam podamy numer tego konta, ale też poproszę pana, żeby pan podał właśnie, jaka jest możliwość przesłania pieniędzy stąd do Polski właśnie, jaka jest możliwość. Także dziękuję wszystkim za pomoc i dziękuję bardzo za życzliwość. Oczywiście serdecznie bardzo zapraszam do Ostrej Bramy, do Skarżyska Kamiennej, abyście państwo tam mogli przyjść, pomodlić się, a wielu was zobaczyć owoce waszych ofiar. Serdecznie zapraszam do sanktuarium 13 listopada. W najbliższym będzie też kolejna transmisja mszy świętej sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Zapraszam, kochani, bardzo serdecznie, bo jak nie, to ja znowu przyjadę. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Dziękuję panu, panie redaktorze. Ja dziękuję bardzo, księży prawie. I no, życzę siły do dalszej działalności, bo takich ludzi trzeba, takich ludzi, myślę, Polska potrzebuje. No tak, no więc staram się, proszę pana, tam też mam przy sobie wielką taką działalność i rycerzy Kolumba, proszę pana, i działamy, i tam różne grupy społecznościowe, które są. Także sanktuarium ma również tą i kulturotwórczą, ale także i patriotyczną rolę. Nie tylko religijną, ale te elementy właśnie i patriotyczne, tak samo staramy się rozwijać, bo przecież, jak powiedziałem, kiedy przyjeżdżają ci pielgrzymi, to widzą to, prawda, i wielkich Polaków, którzy kiedyś kochali Matkę Bożą Ostrobramską, a także wiele przysłużyli się dla Polski. Bardzo dziękuję. No dziękuję bardzo, dzięki bardzo. No.